Siemaneczko wszystkim, witam Was w kolejnym moim odcinku. Tak jak Wam kiedyś wspominałem, że jeżeli będę miał czas, to odcinek nagram. No i nadarzyła się okazja dzisiaj, że nagrywam takowy odcinek, ale nagrywam odcinek również, który Wam obiecałem, że nagram. Bo wspominałem wcześniej w odcinku z rozpakowania akumulatora, że przyszedł mi olej i że musiałem go szybko rozpakować, sprawdzić, czy to dokładnie ta zawartość, co kurier przywiózł, więc nie nagrałem rozpakowania, ale powiedziałem, że nagram, opowiem co nieco o tym oleju. A więc jest to olej Motul Motion 4000 o pojemności tutaj 1 litra. Właśnie się zastanawiałem, jaki olej tutaj do tego kłada. Olej do tego kłada wejdzie. Poczytałem różne fora internetowe ludzi, którzy mają takie kłady i wymieniali już kilka razy olej. I właśnie 0,6 gdzieś tak, czyli około litra. Tyle co zazwyczaj do silnika, do kosiarki. To jest olej o lepkości CE15W40. Czyli olej mineralny, tak, chodzi taki olej do mojego kłada. To jest mały w sumie silniczek, więc skoro producent zalecał stosowanie tego oleju, no to wolę nie stosować innego, bo słyszałem również takie pogłoski, że jeżeli wlałbym inny olej o innej lepkości, nie chodzi tutaj o firmę, tylko o innej lepkości, powiedzmy 10W40, 10W50, powiedzmy te dwa oleje, to mogłoby mi po prostu rozsadzić uszczelki. Nie wiem, jakim cudem rozsadzić uszczelki przy cylindrze. Mógłby się olej lać, więc wolę tego uniknąć, głównie ze względów takich, że jest to kład Chińczyk. Więc wolę tego po prostu nie robić. Teraz powiem Wam, jak to w ogóle się stało, że jednak postanowiłem wymienić ten olej. Znaczy, może nie aż tak, ale to jest w sumie mały kład, który nie nadaje się do wielkiego katowania. Kamil trochę tam, widzieliście, podriftował, przynajmniej też próbował driftować. Trochę mu dał więcej gazu i powiem Wam, że naprawdę się zagrzewał. Wracaliśmy później do domu, to po prostu waliło takim gorącym ciepłem, więc naprawdę się zagrzał. Jeszcze inny miałem taką sytuację, jak wjeżdżałem właśnie do wąwozu pod bardzo starą ogórką, jechałem ze znajomym, który jest cięższy dwa razy ode mnie, trochę nas podnosiło, ale jakoś żeśmy ledwo jechali, tak żeśmy się zatrzymali, to po prostu dymy szły i po prostu taki był, tak śmierdziało takim zagotowanym blokiem silnikowym. Więc był bardzo, bardzo gorący. A mówią, że silniki, że w motorach oczywiście, że silniki po pierwszym przegrzaniu już nie pracują tak jak po prostu nowe, ale to raczej głównie zdarza się przy silnikach do stantu, kiedy w motorach do stantu, gdzie tam gaz jest praktycznie cały czas na fulla. A tutaj tak nie jest, tym kładem rzadko, naprawdę bardzo rzadko się tłukę po trudnym terenie. Najczęściej jeżdżę po jakichś małych, polnych drogach przejezdnych i asfalcie i tyle, więc kład też jest rzadko używany, przez co jest o wiele bardziej zadbany i ta wymiana oleju nie musi być coroczna. Ten olej wymieniany był dobrych parę lat temu. Od tamtej pory już zdążyłem parę razy przegrzać porządnie silnik. Ile razy to dokładnie nie wiem, ale zdarzyło mi się. I silnik pracuje nadal, smarowa nie ma, ale wkrótce trzeba ten olej wymienić. Ponieważ obawiam się, czy już tam nie zaczyna się robić powoli smar albo woda, więc obawiam się też, czy jeżeli go rozgrzeję, czy on wycieknie całkiem. Ale miejmy nadzieję, że się wszystko uda. Czy mogę Wam polecić ten olej? Nie mogę Wam tego powiedzieć, dlatego że nie wiem, jakie Wy macie kłady, jakie Wy macie silniki i najlepiej stosujcie oleje takie, jakie zaleca producent Waszych kładów. To jest kład akurat firmy Kingway, jakby ktoś nie wiedział jeszcze, to zapraszam do wcześniejszych odcinków, gdzie tam pokazuję, jak jeżdżę, jak ten kład ogólnie wygląda.
Na dzisiaj w odcinku to już wszystko. Trzymajcie się i na razie.